Tuż po premierze jesteśmy właśnie w teatrze. Chyba to twój żywioł, prawda? Ja lubię teatr. Ja od dziecka praktycznie wiązałem swoją przyszłość z teatrem. Później na wiele lat miałem okazję pracować w Teatrze Tańca, który wygrał nad teatrem takim, jak znamy, gdzie się posługujemy słowem. Ja wtedy odszedłem do Teatru Tańca ze szkoły teatralnej, z liceum teatralnego, żeby nie mylić się z wyższymi, ale tam się szykowałem. Jednak związałem się z Teatrem Tańca. Scena jest sceną. Widz jest widzem tu i teraz. Tu są reakcje, tu czujesz energię, która płynie od widza, którą ty dajesz widzowi. Zaraz po spektaklu wiesz, czy sprawiłaś radość, czy jakieś refleksje się pojawiły i to jest na żywo. Telewizja jest cudowna, absolutnie zawsze to będę powtarzać, ale bardzo zostawia nas w niepewności. Zanim to wyjdzie, zanim poznamy, co ludzie myślą, to mija dużo czasu, a my już wtedy jesteśmy w innych projektach i tak dalej. Z teatrem jest inaczej. Jest tu i teraz, zawsze jest ta taka mała niepewność, bo wszystko się może wydarzyć, tu się nic nie może, nie można powtórzyć, więc jest ta adrenalina i to jest super.